Siemaneczko z tej strony kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. I tak jak już widzicie po tytule będzie to pierwszy odcinek z FIFA-22 na moim kanale. Jeszcze nie ma premiery gry, jeszcze nie ma wczesnego dostępu, ale chciałbym wam po prostu przedstawić wszystko, jak tutaj sobie jak najlepiej zacząć początek FIFA co robić, czego nie robić, czego unikać, a czego nie unikać. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to zachęcam do tego, żebyście zostawili łapkę, żebyście zostawili suba i żebyście kliknęli dzwonek, ponieważ naprawdę będzie tutaj dużo, dużo materiałów na tym kanale będziecie mogli się dowiedzieć przede wszystkim. Jak zarabiać, co robić, żeby sobie po prostu jak najlepiej wystartować i tak dalej, i tak dalej. To jak to było w zeszłym roku, możecie sobie zobaczyć dla nowych osób, jak to wyglądało w zeszłym roku. W tym roku będzie format podobny, będę po prostu pomagał tyle, ile mogę, żebyście sobie mogli po prostu bez wydawania pieniędzy na FIFA Points, mieć jak najlepszy skład, po prostu wszystko po prostu jak najlepiej robić, żeby nie wydawać pieniędzy, a się dobrze bawić. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, o po prostu najważniejszych informacjach o FIFA 22, czyli kiedy wychodzi i tak dalej, i tak dalej, czy opłaca się, kupić wczesny dostęp, ponieważ jest to bardzo ważny temat. Karty FIFA 22 już są dostępne na Footbinie, ale to o tym sobie jeszcze porozmawiamy. O tym porozmawiamy jeszcze, co zrobić, jak się trafi jakąś dobrą kartę na początku gry. W jaką ligę iść na początek I co robić, żeby po prostu jak najlepiej zacząć Więc zaczniemy sobie od pierwszego tematu Czyli po prostu wszystkie informacje tutaj Takie główne macie dostępne na stronie EA Sports Na FIFA 22 Ale ja po prostu nie będę korzystał z tej strony Tylko skorzystam sobie tutaj z Onetu Ponieważ tutaj macie wszystkie informacje Najważniejsze, że wypisane Czyli jeszcze raz, oficjalna premiera FIFA 22 Będzie miała miejsce 1 października bieżącego roku Ale myślę, że wszyscy już o tym wiedzą Dalej, oczywiście tutaj macie przedstawione Wszystkie ceny, w jakich to mniej więcej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o platformy, jak widzicie ceny naprawdę między na przykład pc APS a ps 5 są naprawdę spore, oczywiście macie też tutaj napisane ceny, jeżeli chodzi o edycję Ultimate, ale ja nie polecam jej kupywać ponieważ jak wiecie tutaj macie napisane czym różni się ta edycja od zwykłej no i po prostu jak dokupicie tą edycję Ultimate to macie kilka bonusów na przykład dostaniecie jednego piłkarza z OTW no i po prostu będziecie mogli tam chyba zagrać sobie o tutaj macie wszystko napisane, będziecie mogli po prostu e, jednego chyba bohatera Mieć na wypożyczenie, tak to jest tutaj napisane. Jednego Once to watcha będziecie mogli zagrać 27 września, już, a premiera jest 1 października i po prostu dostaniecie 4600 FIFA pońców, Ja nie polecam tego kupywać, tylko zamiast tego polecam kupić sobie standardową wersję, a po prostu wykupić sobie EA Play, ponieważ dzięki temu będziecie mogli 10 godzin zagrać sobie FIFA 22 już 22 września, czyli już w środę, jeżeli się nie mylę. EA Play kosztuje tylko 15 zł miesięcznie, w zeszłym roku chyba było to 10 zł, ale 15 zł to nie pieniądze w porównaniu do tego. Jaka jest różnica między zwykłą wersją gry A wersją Ultimate I po prostu w te 10 godzin będziecie sobie mogli pograć Oczywiście nie polecam te 10 godzin wykorzystać na handel Ponieważ handlować będziecie mogli na webapie A te 10 godzin polecam sobie przeznaczyć tylko i wyłącznie Na granie meczów i zarabienie pieniędzy I tak dalej A jeżeli chodzi o handel, robienie SBC i tak dalej To polecam robić to na webapie, żeby nie tracić tych 10 godzin Dalej przechodzimy sobie do drugiego tematu Czyli oczywiście tego, o którym mówiłem Że w karty z FIFA 22 już są dostępne wszystkie na webapie Po prostu wchodzicie sobie na webapa Zakładkę Player z FIFA 22 dwa i po prostu macie tutaj wszystkich piłkarzy ze wszystkich lig, jakich tylko chcecie, więc po prostu jeżeli chcecie sobie już na ten, na ten moment po prostu popatrzeć, jaki tam chcielibyście sobie zrobić starter na początek i tak dalej, to po prostu wchodzicie sobie na webapa, przeglądacie wszystkie karty, oczywiście statystyki naprawdę niektóre karty mają pozmieniane bardzo, jeżeli chodzi o tempo, ale myślę, że w tym roku tempo nie będzie aż tak ważne, jeżeli było to w tamtym roku, ponieważ naprawdę tempo niektórym piłkarzom zostało zabrane, a niektórym obrońcom dodane i to wszystko się tak troszeczkę wyrówna, mam wrażenie, ale tak jak mówię, jeżeli chcecie sobie zrobić jakiś Starter na początek z jakiejś ligi, to wchodzicie na footbina I sobie możecie poprzeglądać wszystkie statystyki I tak dalej, jak to wszystko będzie wyglądało Dalej jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co zrobić Jak się trafi jakąś dobrą kartę na początek FIFA Bo jeżeli uda wam się trafić na przykład W jej Play, czy po prostu uda wam się trafić Jakąś kartę w edycji Ultimate Jak ktoś kupi jeszcze przed premierą, to co z nią zrobić I zobaczcie, posłużymy się tutaj Kartami FIFA 21, czyli na przykład Taki Lukas Moura, który na sam początek FIFA 21 Był naprawdę OP, on tutaj Na start, premiera była 5 października FIFA 21 Czyli tutaj przed premierą kosztowało będę patrzył na ceny z peceta, 68 tysięcy w dzień premiery on sobie podskoczył do 75 tysięcy a dalej jak widzicie już tutaj utrzymywał przez te jeszcze 10 dni cenę, a dalej już poleciał w dół więc jeżeli trafilibyście takiego Lukasa More e, przed premierą no to polecam sobie go sprzedać, bo na pewno urośnie a na przykład za te 15 dni sobie odkupić, tak samo jeżeli chodzi o Saint Maximina który naprawdę był OP, jak widzicie to samo się tutaj powtarza, ponieważ przed premierą kosztował delikatnie mniej, potem w dzień premiery podskoczyło 10-15 tysięcy i zobaczcie tutaj znowuż zaliczył Górkę 10 dni po premierze gry kosztował już 75 tysięcy, czyli więcej o 20 tysięcy niż jeszcze tutaj, jak wyszedł wczesny dostęp i tak dalej. A dalej, oczywiście, tak jak wszystkie podobne karty, spadł sobie w dół. To samo tyczy się Alana oczywiście przed premierą kosztował 72 tysiące w premierę i troszeczkę po poleciał do góry więc ja polecam sprzedawać, jeżeli traficie jakąś kartę z taką tutaj podobnych do tego Alana czy Lukasa Maury, czyli z takich kart które są naprawdę bardzo fajnie grywalne, ale nie są to jeszcze te karty stopu, to polecam je sobie po prostu sprzedać na przykład, no nie wiem jeżeli teraz, w, no nie wiem ile, 10 dni po premierze, coś takiego sobie sprzedawajcie, bo jak widzicie 5 października on kosztował 76 tysięcy a 15 października już kosztował 102 i zaczął spadać, więc coś koło 10 dni po premierze, polecam sobie te karty sprzedać, oczywiście bądźcie na bieżąco z rynkiem i tak dalej. To samo tyczy się Ferda, który miał boskie staty, jeżeli chodzi o starterek w FIFA 21. Jego tutaj w ogóle nie dał się na początku dostać, jeżeli chodzi o premierę. No ale potem tak jak widzicie 10 dni po premierze, po premierze znowu miał swój pik cenowy i potem poleciał w dół. I to tyczy się wszystkich kart, ale jeżeli chodzi tu na przykład o te karty już najbardziej grywalne, czyli Neymar, Mbappé, Ronaldo, Messi to tutaj działa to troszeczkę inaczej, ponieważ jak widzicie, on już nawet tutaj, jeżeli jak wyszło to ten wczesny dostęp i jak wyszła edycja Ultimate, to on już kosztował 1 180 tysięcy. A co się dzieje 10 dni po premierze on trzyma swoją cenę i kosztuje tyle samo I jak widzicie on trzymał swoją cenę praktycznie tutaj przez cały miesiąc, więc jeżeli traficie sobie taką kartę, jaką jest, no nie wiem, jakaś karta stopu, to polecam sobie ją zostawić i ją grać. Chyba, że ewentualnie, na przykład, sprzedacie sobie, jeżeli trafilibyście się taki od Neymara, sprzedacie go sobie tutaj, załóżmy, dwa dni przed premierą, zatem milion dwieście i na przykład kupicie sobie za to ileś tam Lukasów Morów i potem te Lukasy, Luka, tych Lukasy, te Lukasy sprzedacie na przykład 10 dni po premierze, no to wtedy zarobek będzie dużo, dużo większy, ponieważ Lukas naprawdę podskoczył o te 20 czy 30 tysięcy, to jak już patrzyliśmy. To samo tyczy się Kiliana Mbappe. on swoją cenę trzymał też tutaj bardzo, bardzo długo, i dopiero ta jego cena zaczęła spadać gdzieś tutaj w granicach 11, 11 listopada, oczywiście. Więc przez cały miesiąc tak naprawdę trzymał, trzymał swoją cenę. Więc jeżeli traficie taką kartę stopu, to polecam sobie albo nią grać, albo jak komuś chce się bawić w handel i zamienienia tam innych kart i sprzedawanie je później drożej, to polecam zrobić tak, że na przykład sprzedacie sobie taką drogą kartę, pokupujecie sobie tam na przykład 30 Lukasów. I sprzedacie ich na przykład 10 dni po premierze i będziecie mieli na każdej karcie około 20 tysięcy zysku Chyba, no też to zależy dużo od szczęścia i to też zależy od tego, bo jak widzicie Lukas nie podskoczył aż tak bardzo A na przykład taki Saint Maximin podskoczył dużo więcej Czy to na przykład tyczy się też Alana i tak dalej no to też zależy dużo od szczęścia, ale ty, tak jak mówię, jak traficie jakąś kartę stopu, to raczej trzymałbym się tego, żeby sobie ją zostawić. Dalej porozmawiamy sobie o tym, w jaką ligę iść na początek. Ja tutaj od razu odradzam Wam pójście w ligę angielską, czy też pójście w ligę francuską, ponieważ naprawdę karty z tych lig będą bardzo, bardzo dużo warte. A na przykład polecam Wam tutaj sobie pójść na przykład w Bundesligę, bo ta liga jest często pomijana i na przykład tam karty będą dużo tańsze niż karty. Z po prostu Premier Ligi czy Ligi Francuskiej, naprawdę tutaj wybór jest spory. Naprawdę tutaj obrońcy dostali duży, e, duży zastrzyk tempa w porównaniu do poprzedniego roku i naprawdę jest z czego wybierać. Więc po prostu wystarczy sobie wejść na, na Footbina, popatrzeć na niektóre karty i tak dalej. Taki Emre Can, który ma statystyki świetne, on naprawdę będzie kosztował bardzo, bardzo dużo, ale jak widzicie, jest z czego wybierać i tak dalej. Myślę, że zdecydowanie nie polecam ich, jak już mówiłem, w ligę angielską, czy też w ligę francuską, a na przykład polecam się pobawić na futbinie i na przykład znaleźć sobie jakieś karty z ligi na przykład MLS-u, z jakichś lig innych, z jakichś słabszych po prostu lig, a gdzie karty naprawdę są też bardzo dobre, ponieważ tamtych kart z tych słabszych lig nie będzie chciał mieć aż tyle ludzi, co tych kart z tych lepszych lig, jak na przykład jest to liga francuska, czy też liga angielska, więc ja po prostu odradzam. Proponuję bardziej iść w Serie A, czy na przykład Bundesligę. Liga hiszpańska może to tak Taki pośrednik między tymi ligami, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś już by bardzo chciał iść w top 5, to polecam Serie A bądź Bundesliga. No i już ostatni temat, co robić, żeby jak najlepiej sobie zacząć FIFA 22, tak jak już nawiązywałem do tego w tym materiale. Więc jeżeli ktoś z Was e, skusi się na to, żeby sobie kupić wczesny dostęp za 15 zł, to już od środy będziecie mogli grać. Więc polecam ten wczesny dostęp wykorzystać sobie tylko i wyłącznie na to, żeby grać mecze, grać mecze i jeszcze raz grać mecze, ponieważ wszystkie takie rzeczy, jak na przykład robienie sobie składu, robienie SBC i tak dalej, możecie po prostu wykonywać. Na webapie i wtedy tych 10 godzin nie stracicie, ponieważ na webapie będziecie mogli grać ile tylko chcecie. No, a wiadomo, tutaj od 22 września do 1 października będziecie mogli mieć tylko 10 godzin, więc polecam sobie wykorzystać to nagranie meczów na jak najlepsze zajęcie sobie, oczywiście, tam miejsca w Division Rivals i tak dalej. A jeżeli macie jakieś rzeczy, właśnie związane ze składem, czy to jak już mówiłem, z klubem, czy nie wiadomo z czym, to polecam się bawić na webapie, ponieważ tych 10 godzin wtedy nie stracicie. I jeszcze raz powtórzę, że moim zdaniem nie opłaca się kupować. Edycji Ultimate, jeżeli ktoś by się tutaj chciał na to skusić Ponieważ naprawdę ceny są tak Na przykład na PZC możecie kupić FIFA za 220 zł w edycji standardowej A za 350 zł w edycji Ultimate Czyli to jest już 130 zł więcej, a naprawdę no, tych bonusów macie niby sporo Ale już bardziej opłaca się kupić, wydać te 15 zł więcej I już zagrać sobie od 22 września w wcześniejszym dostępie Niż jeżeli tutaj 27 w edycji Ultimate Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał Że będziecie chcieli takich odcinków więcej Oczywiście jak wyjdzie premiera gry Będę widział jak zachowuje się rynek i tak dalej To postaram się nagrać dla was film Jak sobie łatwo zarobić, jakie karty kupywać, Kiedy sprzedawać i tak dalej Bo tak jak już to było w zeszłym roku Więc zostawiajcie łapki, klikajcie sobie w dzwonek Żeby sobie po prostu nie zapomnieć o tych odcinkach Wtedy będziecie zesłać powiadomienia I też nie zapominajcie o tym, że mam Discorda Na którym jest już, jest już 300 widzów Ten Discord oczywiście odżyje z tym jak po prostu wyjdzie FIFA 22, więc wbijajcie, tam będzie więcej, sposob, więcej sposobów na zarobek, będziecie się mogli z innymi widzami wymieniać tymi sposobami i tak dalej. No i co, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.